10 lat temu odbył się jeden z głośniejszych ślubów w historii. Książę William i księżna Kate pobrali się. Jak ostatnio informowaliśmy, zdaniem królewskiego biografa, Roberta Laceya, małżeństwo następcy tronu z Kate Middleton przerwało nieszczęśliwy cykl, który od dawna towarzyszył związkom w rodzinie królewskiej. Ich związek jest szeroko komentowany, a wiele osób uważa, że Kate i William są wzorcową parą. Na pewno. W ostatnim czasie pojawiają się doniesienia, że wcale nie układa się między nimi tak dobrze. W małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama nie dzieje się najlepiej. Jest kolejny dowód. Odepchnęła go na premierze filmu. Już kilka razy pisaliśmy o tym, że książę William rzekomo zdradzał księżną Kate, co ponoć było zamiatane przez rodzinę królewską pod dywan. To nie jedyne powody, przez które część osób powątpiewa w idealny związek pary. TikTokerka, która prowadzi profil TikToking, regularnie zamieszcza nagrania, których bohaterami są członkowie rodziny królewskiej i analizuje ich zachowania. Nie tak dawno udostępniła materiał, na którym Kate i William brali udział w wyścigu. Biegli w takim samym tempie, jednak pod koniec Kate zwolniła, by dać przewagę mężowi. Czyżby zrobiła to specjalnie, żeby jej mąż poczuł się lepiej? Zobacz, w związku księżnej Kate i księcia Williama brakuje małżeńskiej równości. To wideo tylko to potwierdza. Widać, kto dominuje. Ostatnio jednak wzięła pod lupę zachowanie pary podczas premiery filmu o Jamesie Bondzie Nie Czas Umierać. Tym razem Kate nie była miła dla Williama. TikTokerka zauważyła, że księżna odepchnęła go, kiedy szli po czerwonym dywanie. Uśmiecha się, wygląda na szczęśliwą, próbując z nim porozmawiać, a on po prostu nie reaguje. A potem dotyka jej pleców, żeby ją przesunąć, a ona wzdryga się po jego dotyku, zauważa TikTokerka. Wy też go widzicie.